Przede wszystkim witam Państwa bardzo serdecznie na 8. Międzynarodowym Konkursie Modelarskim. Międzynarodowym dlatego, ponieważ gościmy zawodników z Niemiec i z Czech. Konkurs nasz, jak Pan wspomniał, jest już 8. konkursem. Dzisiaj wystawionych jest 816 modeli w różnych kategoriach, w różnej tematyce, modeli plastikowych, modeli kartonowych i właśnie dla mieszkańców Inowrocławia i okolic zrobiliśmy jak co roku taką atrakcję, ażeby promować modelarstwo wśród dzieci, młodzieży, ludzi dorosłych, ażeby wypełniać wolny czas nie tylko tradycyjnymi metodami, ale również niekonwencjonalnymi, które pokazują możliwości naszego wnętrza, naszej wrażliwości, no i naszej wiedzy. No właśnie, klejenie modeli jest fajną atrakcją, jeżeli chodzi o kwestię spędzania wolnego czasu. Ile czasu Pan poświęca na klejenie modelu? Oj, proszę Pana, na klejenie modelu poświęcam bardzo dużo czasu. Średnio około 2-2,5 tysiąca godzin, to jest blisko 3 lata na wykonanie modelu z prawie wszystkimi detalami, jakie są zawarte w modelach oryginalnych. Ja z kolei pasjonuję się modelarstwem kolejowym. Jako były pilot wojskowy w 2003 roku zobaczyłem kiedyś wykonany model kolejowy i postanowiłem jak gdyby pożegnać modelarstwo lotnicze i zająć się modelarstwem kolejowym. Przyznam się Państwu szczerze, że osiągnąłem duży sukces, bo w 2011 roku swoim modelem parowozu PT-47 na Mistrzostwach Polski Modeli Kolejowych w Poznaniu zdobyłem pierwsze miejsce i uzyskałem 99 punktów na 100 punktów możliwych. Model ten będzie można obejrzeć, ponieważ wystawiłem go wystawowo, a w tym roku debiutuję nowym modelem słynnej lokomotywy spalinowej ST-44, popularnie zwanej Gagarinem. Można ją obejrzeć w Inowrocławiu, która prowadzi składy towarowe z Piechcina, z cementem. Dlaczego ta lokomotywa? Ponieważ ta lokomotywa może uciągnąć składy do 3000 ton, a wiadomo, że cement to jest bardzo ciężki materiał i tylko w stanie te lokomotywy są przyprowadzić z Piechcina do Inowrocławia składy towarowe. Panie Andrzeju, a w jakiej formie odbywa się konkurs? Jak są wyłaniani laureaci? Konkurs odbywany jest w dwóch fazach, a mianowicie w większości to jest festiwal modelarski, zaś ci modelarze, którzy są modelarzami tak zwanymi profesjonalnymi, wystawiają modele konkursowo. System oceniania jest zupełnie inny. Festiwal oceniamy zasada podoba się, nie podoba. Z kolei modele konkursowe są punktowane. Kto zdobędzie największą ilość punktów w danej kategorii, ten oczywiście wygrywa. Dlaczego mówię podoba się, nie podoba? No, może to być bardzo subiektywne, ale jesteśmy na tyle modelarzami doświadczonymi. Pracujemy w modelarniach, pracujemy z młodzieżą, sami jesteśmy wieloletnimi modelarzami i nasze warsztaty, nasze osiągnięcia dają jak gdyby uprawnienia do tego, że mamy prawo oceniać cudze prace. Jesteśmy bardzo obiektywni w tym, co robimy i środowisko modelarskie jest jednym chyba z bardziej środowisk, które ocenić potrafi, nie robiąc chyba nikomu krzywdy, bo sami wiemy, ile pracy trzeba włożyć, ile wiedzy trzeba włożyć w wykonanie każdego modelu. Wspomniał Pan o punktach w tej kategorii profesjonalnej. Na jakich zasadach są te punkty przyznawane? Jest oceniana pracochłonność, waloryzacja, szczegółowość, jakość wykonania, jakość brudzenia, przedstawienie jakiejś sytuacji, pokazanie dokumentacji, jeżeli jest pokazany model, na przykład rozbity. Bardzo często modelarze pokazują zdjęcia, faktyczne sceny, które działy się szczególnie w okresie II wojny światowej, gdzie może każdy obejrzeć sobie, jak to w rzeczywistości wyglądało z dokumentacji i pokazane to w postaci właśnie dioramy, modelu i innych właśnie form modelarskich.